Jest z nami Paweł Kram, prezes Oświęcimskiego Sportu. No i taka niemiła sytuacja po dzisiejszym spotkaniu z Lotosem Gdańsk, sprawa fałszywych biletów. No dokładnie tak. Mieliśmy już podejrzenia podczas ostatniego meczu z Jastrzębiem. No dzisiaj szczególną uwagę na to zwróciliśmy. No i niestety w obiegu są fałszywe bilety na mecze Unii Oświęcim. Właśnie pokażmy tutaj może do kamery, jak to wygląda, bo różnica jest spora. Dokładnie. To jest bilet oryginalny, to jest bilet fałszywy. Przede wszystkim tak, raz, że widać, że jakość papieru jest zupełnie inna, kolorystyka też. No i druga strona, na odwrocie, no nie ma naszych sponsorów i tak dalej. No przykro to, że kibice zamiast wspierać klub, no niestety oszukują. Oczywiście nie wszyscy, bo nie można tak powiedzieć, ale nie ukrywam, że skala dzisiejszych biletów fałszywych jest dość spora. No właśnie, bo kibice mieli wspierać klub, a tutaj ktoś kupuje te bilety, prawda? Bo te bilety ktoś robi, ktoś na nie wchodzi, niby dopingując Unię, to przykre. Tak, na pewno przykre, tym bardziej, tak jak mówię, cieszyliśmy się, że kibice tyle karnetów kupili i licznie przychodzą na mecz. No niestety wpływy do kasy są mniejsze, to nas trochę zaniepokoiło. Tak mówię, już podczas przedostatniego meczu tak było, no dzisiaj tylko potwierdziliśmy niestety ten proceder. No właśnie, bo to przestępstwo, powiedzmy może głośniej, bo sprawa pewnie będzie zgłoszona, prawda? No zobaczymy, spotkamy się z zarządem, co dalej, jakie kroki podejmiemy. Myślę, że w następnych kilkudziesięciu godzinach podejmiemy kroki dalsze. Na razie nie zdradzam szczegółów. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.